Kiedy wszyscy odsypiali po szaleństwach sylwestrowej nocy, na tarnobrzeskiej porodówce rozległ się krzyk nowonarodzonego dziecka. Ksawery Papka to pierwszy tarnobrzeżanin, który urodził się w nowym roku. Każdy dzień jest dobry, by przyjść na świat. Mały Ksawery na ten moment wybrał sobie pierwszy dzień nowego roku. Jego narodziny to najpiękniejszy noworoczny prezent, jaki mogli otrzymać rodzice. Tym bardziej, że synek jest na razie ich jedynym dzieckiem. Dzieciaczek przyszedł na świat o 10:10, 1 stycznia, poprzez cesarskie cięcie. Jest zdrowy, waży 2,850 i jest długi na 53 cm. Ogólnie jesteśmy obydwoje szczęśliwi i zadowoleni, że wszystko przebiegło bez żadnych komplikacji i problemów. Tato Ksawerego, Arkadiusz Papka, drugi trener koszykarza ekstraklasowego Jeziora Tarnobrzeg, jest szczęśliwy z narodzin syna. Czuję się dobrze. Czuję się szczęśliwy, dumny. I jestem bardzo zadowolony, że wszystko jest okej. Przyszli rodzice zawsze przed narodzeniem dziecka rozmyślają, jakie imię będzie dla niego odpowiednie. Nie inaczej było w przypadku Ksawerego, którego imię było dobrze przemyślane przez rodziców. Przyszło nam do głowy to imię ze względu na nazwisko, ponieważ nazwisko mamy bardzo krótkie i chcieliśmy, aby właśnie imię było dłuższe, żeby pasowało do nazwiska. I dlatego wybraliśmy Ksawery Papka. Największe szczęście dla ojca i matki to życie, któremu dali początek, czyli własne dziecko. Ten promyk słońca niech wypełni miłością, szczęściem i uśmiechem cały dom. To życzenia prezydenta miasta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba, który odwiedził szczęśliwych rodziców i ich synka, przynosząc ze sobą urodzinowy prezent. No bardzo się cieszę, że akurat, że to jest pierwsze dzieciątko rodziców, no bardziej takie wyczekiwane, prawda? No bo jeżeli rodzice już to doświadczenie z dziećmi mają, no to też na pewno się cieszę, ale to pierwsze zawsze jest takie najbardziej wyczekiwane. Narodziny dziecka to moment, kiedy życie rodziców diametralnie się zmienia. Od tej pory będzie w nim więcej szczęścia, uśmiechu i wzruszeń, których dostarczać im będzie ukochane maleństwo.